Witajcie, smakosze! Dzisiaj będę przygotowywała ogórki, które będą kiszone w słoikach. Będą to ogórki do długiego przechowywania. W zasadzie robi się je bardzo podobnie jak ogórki małosolne. Z tym, że te, które będziemy przechowywać w słoikach przez długi okres, muszą być szczególnie dobrane. Ogórki powinny być bardzo świeże. Świeżość można sprawdzić m.in. po tym, że zostają tutaj jeszcze końcówki kwiatka. Tutaj są takie wypustki i na nich są takie czarne kropeczki. Znaczy to, że ogórki są świeże. Jak kupujemy ogórki, które są gładziutkie, już tutaj nic nie ma, to znaczy, że one były stare, były przesypywane ze skrzynki do skrzynki. Musimy wybierać naprawdę świeże, jędrne ogóreczki. Ogórki myję w zimnej wodzie i szoruję szczoteczką. Wszystkie brudy dokładnie usuwam i płuczę. Każdy ma swój sposób na kiszenie ogórków. Mój sposób to wypadkowa doświadczeń mojej mamy, mojej teściowej i moje. Ogórki zawsze sobie dzielę według wielkości. Jest to ważne, bo wówczas wiem, jaki słoik mam dobrać. Wybieram sobie słoik i patrzę, jakiej wysokości są ogórki. No, do tego słoika są te troszeczkę za duże. Te będą akurat. Na dno słoika wkładam jeden baldach kopru, kawałek chrzanu, jeden mały ząbek czosnku. Oczywiście to wszystko zależy od wielkości słoika. Jak będzie słoik większy, to tych przypraw będzie więcej. Szczyptę słodkiej papryki, dwa listki laurowe, trzy ziarna pieprzu, trzy kulki ziela angielskiego oraz taką mniej więcej 1/4 łyżeczki gorczycy. Na te przyprawy wkładam liść winogrona. Podobno jak się włoży taki liść winogrona, to ogórki w środku nie będą puste. Ale moim zdaniem zależy to od jakości ogórków. I teraz będę układać w słoiku ogórki. Najlepiej jest, jak ogórki są ciasno ułożone, żeby po prostu potem nie wypływały. Na litr wody gorącej, przegotowanej, daję łyżkę stołową soli. Dokładnie mieszam do rozpuszczenia soli. I tak przygotowaną wodą zaleję teraz ogórki. Leję powoli, żeby nie pękł mi słoik. Ogórki muszą być dokładnie zalane wodą. Nie może nic wystawać. Tak przygotowany słoik teraz będę zamykać. Nakładam folię spożywczą, dosyć ciasno, i zakręcam słoik. I tak będę wkładała w słoiki wszystkie ogórki i w ten sposób będę zamykała. Żeby ogórki dobrze się ukisiły, zawsze musi być ponad ogórkami woda. Zawsze muszą być dokładnie zalane. Nigdy nie powinny wystawać, bo wówczas mogą się popsuć. A oprócz tego troszeczkę miejsca do zakrętki. Wówczas jest gwarancja, że jeżeli nawet zajdą jakieś procesy kiszenia, jakieś gazy się wytworzą, to będzie miejsce i woda z ogórków nie wyleci. Tak przygotowane ogórki wyniesiemy od razu do piwnicy. W chłodnej i ciemnej piwnicy proces kiszenia będzie wolno zachodził i ogórki będą naprawdę pyszne. Wszystkich smakoszy zachęcam do robienia ogórków w domu i wszystkim życzę smacznego